Cześć! Tutaj Madmar Space i witam Was bardzo serdecznie w trzecim z kolei odcinku z gry World of Tanks. Ostatnim razem nie dokończyłem pokazywania wszystkich moich czołgów. Został jeszcze KW-1 i zaległa te 28, którą zniszczyli nam zaraz na początku bitwy. Tak więc zacznijmy sobie na razie od KW-1. Zobaczcie tylko, jakie działo mam załadowane. Teraz chyba mam haubicę, coś mi się tak wydaje. Czas prze... No nie ma tutaj. Ale to jest chyba bardzo mocne działo, tak. No chyba, że inne. No dobra, pójdziemy z tym działem. No i tak, no i bitwa. KW-1 to jeden z lepszych czołgów radzieckich. Jest to czołg ciężki, z bardzo mocnym pancerzem. Jest uważany, znaczy może nie KW-1, ale KW-2. No, czołgi KW są uważane za jedne z najlepszych czołgów w tej grze. No, zaraz się okaże, jak walczą. Zaraz, to mamy tutaj teraz bitwę na linii Siegfrieda. Jest to mapka historyczna. Tutaj jest bitwa spotkaniowa, czyli tak jak kiedyś. Akurat tutaj mamy, że na dwa spawny, 2 na 2. Tutaj na mapce widać. Drużyna przeciwna ma 2 i my mamy 2. No. No i jest jedna baza, niczyja, którą może skapczerować dowolna drużyna, albo po prostu gramy na wyniszczenie. No to dobra. A jest jakieś T-34. Tak? T-34 czy... Ja. A, T-34-85. Fajnie, właśnie, tak on wygląda. A, o, ten jest akurat przemalowany, ale... No dobra, pojedziemy za niej, bo tutaj widzę, jedzie większość. Czy to jest dobry pomysł, żeby tam wjeżdżać? Właśnie, nie najlepszym pomysłem jest wjeżdżać tutaj, bo te zasieki przeciwczołgowe, szczerze powiedziawszy, sprawdzają się tak jak w rzeczywistości naprawdę. Raz mi w nich naprawdę utknął czołg i nie mogłem się wydostać. Więc nie polecam wjeżdżać na tych liniach, naprawdę. O, widzę, że oni już się tam ustawiają, czyli że oni nie pędzą, przynajmniej nie niszczyciele, będą grali na tych polach, tak? Czy tam da się wjechać do bunkru? Szczerze powiedziawszy, tego nie sprawdzałem. Ale my i tak pojedziemy za większość. Będziemy robili jako taka ciężka artyleria. Teraz co tam jeszcze jedziemy? Aha, francuski. Tak, francuski? Francuski? M6. O, M6. Fajnie. Jedną z największych wad KW jest to, że po prostu jest strasznie wolny. Naprawdę, ślimaczy się. O, dobra. Ślimaczy się na potęgę. Dziwne, nie wiem czemu oni stoją. Na co oni czekają? Pojedzie. Do ataku. Może ich to pobudzi do walki, nie wiem. No nic. W każdym razie zaatakujemy, przyłączymy się do tych KW-85 i M6. Spróbujemy wykonać. Widzę, że oni tutaj już gromadzą się dookoła bazy. O nie, widzi nas, widzi nas, widzi nas. Chować się, chować się, chować się, chować się. Chyba inni też już nas widzą. Ale mniejsza, KW ma bardzo gruby pancerz, więc się tym nie przejmujemy. No dobra, to jest WK.
Nie wiem, czy czasem nieodpowiednie działo naprawdę dałem, bo dałem działo, które ma no, dość małą penetrację, tak szczerze powiedziawszy. Jeśli mam być szczery. Jest! Dobra, zostało mi niewiele życia. No, akurat kawu chyba nie jest najlepszy, Boryko. Chociaż nie, w sumie. Nie wiem, czy jest w ogóle sens rykoszetowania kawu, ale miałem kiedyś taką sytuację z Churchillem trójką chyba. O dobra, ile? Miałem kiedyś taką sytuację z Churchillem trójką, że była walka dwóch na dwóch i wygrałem, to był po prostu jeden na jeden, w sensie jeśli chodzi o drużyny, na po prostu dwóch graczy po prostu zostało, tylko ja i ten Churchill, ja w tym kawu jedynce, no i jakoś wygrałem. Churchill miał znacznie więcej życia, ale po prostu kawu, znaczy ja miałem tam chyba 10% życia, naprawdę to, no nawet chyba mniej, nawet nie wiem czy nie. No nie, w granicach od 10 do 1 miałem w każdym bądź razie. I za każdym razem, gdy ten Churchill strzelał, to ani razu mnie nie przebija. To jest zaraz tu też trochę magii kawu, chociaż... No... Kawu jest dobre, ale też nie do przesady. Teraz on chyba stoi za czymś? W przyszłym razie nie wjedziemy na kapa. Nie, no i czemu? No już dobra, jedziemy na kapa. O, arta, dobra. Ja spróbuję dopaść tą artę. A, widzę, że już się wracają do nas. Więc trzeba się przygotować do obrony. Hormwer. Dobra, ja się wycofuję, bo to jest na czołg średni. O, właśnie widzicie moc rykoszetowania kawu, można sobie po prostu stać. No, może nie aż tak, ale... No i gitara. No i on już nie może do mnie tak teoretycznie strzelać, bo teraz jest zasłonięty. I mu jeszcze raz strzelimy w gąskę. Aha, no i widzę. I teraz go tak załatwimy na wyniszczenie. Aha, pewnie nas arta załatwiła. No ale nic, myślę, że to wystarczający materiał kawu. Tak więc teraz przejdziemy do zaległego T28. T28 to bardzo fajny czołg, tylko no to, że jest szybki, przypłaca tym, że... O, jeszcze jest w bitwie? Aha. No to ja nim pokrótce powiem, tylko że po prostu po bokach ma bardzo słaby pancerz i to jest no taka trochę... Taka trochę wada. W sumie może mógłbym kupić nawet jakiś czołg na pokazówkę, może na przykład jak się Artą jeździ, czy coś w tym stylu. Jakie to ja mam arty odblokowane, może jakieś... Nie, to chyba tylko w radzieckich. O, i mógłbym SU-5 sobie odblokować. O, to odblokuję SU-5. I... Dobra, mam sporo złota, mogę. No i dobra. No dobra. Załaduj standardową amunicję, teraz no, na razie nie. Dobra. Kup. Dobra. A jak mam z tą standardową amunicją? Aha. Nie kup. Dobra. Będzie tego.
jeszcze nie wiem, czy 2160. O, dostaliśmy kasę z tego. O nie, jak porażka? A jak incydent? No nic, dobra. Teraz trudno. W każdym bądź razie mamy kasę już, no to w takim razie załadujemy zapas amunicji. A tego nie będziemy naprawiać automatycznie, gdzie to jest obsługa. Odznaczę sobie, bo boję się, że mi się teraz może kasa skończyć. No i dalej. No i pokażę pokrótce, jak wygląda zabawa artami. Jeszcze tą artą nie jeździłem, bo ją dopiero teraz unlockowałem, więc też jestem ciekaw, jaka ona jest. Arty są takie, no, trochę specyficzne, ale na razie pokażę taki klasyczny sposób walki artami, czyli gdzieś ustawimy się gdzieś w dobrym miejscu do strzelania, gdzieś razem z innymi artami i będziemy po prostu snajpić w zespotowanych wrogów. Mogę też pokazać jeszcze ten drugi sposób walki artami, tylko no on, no nie wiem, czy jest lepszy. Przynajmniej jeszcze aż na tyle go nie ćwiczyłem, że chyba lepiej jest jeszcze dla mnie walczyć tym starym sposobem. Chociaż szczerze powiedziawszy, ten sposób nowy walki artami niszczycielami byłby naprawdę niesamowity, no. Dobra, to jest bitwa, no też spotkaniowa. Dobra, to teraz pytanie, gdzie jadą inne arty, bo... A, dobra, tam, tak. Obróć się. Supięć. A, aj wiem. Dobre artylerie są niemieckie i radzieckie. O, chwila, bo on tutaj strasznie nieźle już podjeżdża z tego, co widzę. Może udałoby go się ustrzelić. Jest za skałą. Na razie sobie to podarujemy, wyjedziemy na górę. Opanowanie bazy już jest. Trzeba szybko wyjechać na tą górę. W takim razie... O, oni już widzę, co spotowali pierwszych przeciwników. Także... O, jestem ciekawa, tutaj sytuacja zachodzi. Ciekawe, czy ten medium gra. A, już nie jest, to widzę. No dobra. A właśnie, nie wiem, czy wspominałem, to tak, tam na górze są takie znaczniki. Ten mały rąb bez kresy oznacza czołg lekki, ten trójkącik niszczyciel, ten taki rąb z jedną kreską oznacza czołg średni, a rąb z dwoma kreskami oznacza czołg ciężki. No, a kwadrat arty. Ja się ustawię tak, żeby mnie nie było, myślę, widać. Potrzebny ostrzał na... No dobra. Już się tym zajmiemy. Tylko się ukryjemy jeszcze w krzakach. Dobra. Dobra. Trochę długo to zajęło, ale już wchodzimy do bitwy. Dobra. Tutaj niech go tylko zespoci. Spot. Spotować.
i gitara. No i dobra. Zaraz, gdzie oni? Aha, tutaj. A, to będzie tutaj problem. Niestety. Niestety, sorry. Zaraz, a gdzie ten? A, to tego chyba. No tego z trudem, ale ustrzelę. O, tego spokojnie ustrzelę. No niech to, no, on się zbyt rusza. Zatrzymuje się i po prostu myślę, że po prostu będzie tak stał, no. Ja go trafiłem? Nie. Ja trafiłem zaraz po tym. O, jesteś, na razie przegrywamy, no niech to. Powiem, że źle, bardzo źle. O, tutaj można by postrzelać. O, jesteś! Widzę arty wroga. Dobra, widzę arty wroga. Widzę w ogóle całą drużynę wroga. Co, proszę, SU go goni. O, SU 5. Aha, ha, ha, ha. Dobra, pomożemy im tutaj trochę. Trochę źle z tym opanowaniem bazy, nawet bardzo źle. Prawdopodobnie przegramy tą bitwę. Ale nic. Czasem trzeba przegrać jakąś bitwę, żeby wygrać wojnę. No dobra, tego powinniśmy trafić. Matildę. A, teraz tego. Powinniśmy trochę zbić to opanowanie bazy. O, dobra. Będziemy strzelać mniej więcej tam, gdzie była ostatnio Matilda. Jest ciężko, ale wciąż można wygrać, powiem tak. No dobra, jakiś light. Właśnie, zabijając wrogów można zbić trochę... Stuart. On pędzi praktycznie na nas. Come on. Ale mi się udało tylko trafić. O nie, już wjeżdżają! Już wjeżdżają, już wjeżdżają, już wjeżdżają! O nie, o nie, o nie, o nie, on jedzie! Nie, on jedzie prosto na mnie. Nie. Nie, bez kitu! Uciekam! Dobra, czas przejść do gry Arta Defense. Dobra, czas przejść do defensywy artowej. Jesteś. Albo ta obrona zadziała, albo przegramy. Dobra, czas po prostu... Dobra. Please. Gdzie mój pocisk? Bez kitu! Tym go nie pokonamy. Niech to, ja go nie widzę. Dobra, przygotujemy się po prostu do obrony. Okej, strasznie zła sytuacja. Tej bitwy już na pewno nie wygramy, ale możemy jeszcze przetrwać. Jeśli się tylko przygotujemy do obrony. Naprawdę, no to teraz mogę sprawdzić trochę technikę obrony artą. Obrona, znaczy, no może nie obrony artą, tylko tego ataku, bo ona polega na tym, że nie celujemy tak jak zwykle, tylko po prostu jedziemy tak normalnie. No. Jesteś. Oni chyba mnie nie postanowią zniszczyć. A ja myślałem, że będą cię porzucą i zaczną mnie szukać. Wow. Dobra. Wow. Strzelać tę bazę.
Nie! Jesteś! Tyle zabrakło, żeby mnie zniszczył. Łach! Dobra. El Haluf? No dobra. No to w takim razie, co tam jeszcze? Było już te 28, czy jeszcze nie? Był Kawu, była Arta, to teraz czas na te 28. Tak więc, Fiordy, bitwa standardowa. No, chyba tym razem aż trochę gorzej wyrzuciło. No tak. O dwa tiery gorzej. No ale nic. Wszystko jest w rękach naszej drużyny. No dobra, tak więc, no, pojedziemy tędy, gdzie większość drużyny. No, te 34-85. Dobra. Ten 28 to bardzo szybki czołg, jak na czołg średni. No, to jest fajne. Lubię szybkie czołgi, które mają przynajmniej jakiś pancerz. Jeśli chodzi o czołgi lekkie, to po prostu pancerza po prostu brak. Laos jedzie. Sterujemy go jakoś objechać. No dobra, widzę już przewalone jego drzewo. Czy nie się wydaje, czy Laos się czai? O nie, Laos się czai! A, jeszcze ma chwilę. O, i ten 28, dobra. Szowca dostał. Gozie... Nie. Co z tym T28? Chyba mam pecha. No nic. No nic, tak więc... Czy coś bym tu jeszcze mógł pokazać, czego nie pokazywałem na przykład. Niszczyciele pokazywałem, czołgi średnie, ciężkie. No właściwie to wszystko pokazywałem. No nic, tak więc myślę, że po prostu te 28 pokażę przy jakiejś następnej okazji. Tak więc... Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, no i cześć!